Dzień dobry, witamy w Jabłonowie. Piękną mamy dziś pogodę, jak ostatnio zawsze. Dzisiejszym gościem jest równie piękne Volvo V70 z roku 2010. Tak, ma odkryte tablice rejestracyjne, proszę bardzo. Samochód przyjechał ze Szwecji. Pewnie już się wiele razy powtarzałem, powtórzę się jeszcze raz tak szybko. Po tych tablicach możecie sobie sprawdzić całą historię samochodu, jego przebiegi, wszystko, co się z tym samochodem w Szwecji dopiero co niedawno działo. Na deser macie tu jeszcze VIN. Proszę bardzo. Proszę sprawdzać, weryfikować. Nie ma najmniejszego problemu. Samochód z roku 2010, pełny 10 rok. 2,5 turbo. Tak jak już mówiłem przy jednym filmie parę miesięcy temu, jedna z dwóch słusznych jednostek, jedna to jest 2.4D5, druga to jest właśnie to benzynowe, wspaniałe, owiane legendami 2,5 turbo, chyba jeszcze bardziej lubiane, uwielbiane, cenione przez miłośników tej zacnej marki. 231 koni mechanicznych, 340 Nm, 7,7 do setki, 220 na godzinę prędkości maksymalnej deklarowanej przez producenta. I ten egzemplarz jest ze skrzynią manualną. Ostatnio sprzedaliśmy automat też z 10 roku. Troszkę był inny. Miał chromy przy szybach i tak dalej, i tak dalej. Przy manualnej skrzyni producent deklaruje spalanie na poziomie 8,8 litra na 100. Myślę, że jest to osiągalne, gdyż no jeśli nie wykorzystujemy w pełni możliwości tego wielkiego samochodu, no to jak najbardziej myślę, że jest to możliwe do osiągnięcia. Wnętrze, moi drodzy. O, takie o. Takie o. Tamto poprzednie auto było w pełnych skórach. Tu jest taka półskórka, tapicerka. Jak to na ogół w naszych samochodach bywa, nie jest zniszczona. Z ciekawostek, zobaczcie, bo powiecie, że Golas i tak dalej. Tak, nie ma ksenonów, nie ma automatu, nie ma nawigacji. Która tak naprawdę w samochodzie, który ma tyle lat, jest potrzebna na plaster, bo albo ją co chwilę aktualizujemy, albo mamy atrapę nawigacji. Ale zobaczcie, jest grzana tylna kanapa. Bardzo fajna rzecz. Skrzynia biegów, manualna, 6 biegów, zobaczcie, troszkę zgiszczony drążek. To zaraz będziemy rozmawiali o przebiegu tego samochodu. Chwilę Was jeszcze w niepewności podtrzymam. W ogóle tam to będzie... W ogóle to auto będzie taką fajną niespodzianką, takim bonusem dla naszych klientów, właśnie ze względu na cenę, ale to o tym Wam powiem zaraz. Oryginalna powłoka lakiernicza. Tu mamy trochę różnych takich odkamieni, wypiaskowań, a tu mamy tą taką charakterystyczne takie gniazdko szwedzkie. Trochę wypiaskowań, odkamieni mamy tu, na całym zderzaku z przodu. No i na masę. Tutaj tym sprzętem, którym Wam nagrywam, to tu nam ktoś zapomniał oddać, jak samochód przyjechał ze Szwecji za ślepki. Trudno, nie ma jej, musicie sobie kupić, moi drodzy. Ale samochód jest w oryginalnym malowaniu. Jest w tej chwili umyty, wyczyszczony. Wygląda bardzo, ale to bardzo okazale. Mimo tego, że ma już 13 lat, co jest dla samochodu dość zaawansowanym wiekiem, no. 575 litrów bagażnika na 1200, pełna dokumentacja serwisowa, książki, faktury, wszystko dosłownie jest od początku do końca, od A do Z, jest tak naprawdę, zobaczcie, widzicie pierwszy jakiś tam, tak, jest wystemplowana książka, to nie jest, że ona ma 3 stempelki, tak samo są faktury. O ile książkę sobie ktoś może kupić, prawda, gdzieś na Allegro, zrobić pieczątkę z ziemniaka, no o tyle faktur raczej nikt nie podrobi. Zobaczmy środek. Środek, o, tutaj fotel mamy, widzicie? Fotel troszeczkę mamy lekko przedarty. Nie robiliśmy tego specjalnie, bo tak jak mówiłem, to wszystko zrekompensuje cena. Albo ktoś, kto jest estetą, to sobie zrobi, albo ktoś, kto sobie zostawi. Kierownica, moi drodzy. Kierownica bardzo dobrze wygląda. Teraz ktoś nam tu przyjechał, musimy odjechać, bo zaraz nam zepsuje nagranie. To się od razu przejedziemy kawałek.
pięknie ten samochód jeździ, nie mogę zmienić biegu na drugi, bo strzelam kamerę. To nie to, że nie potrafię jeździć, ale po prostu kawałek się musiałem przesunąć. Moi drodzy, tak, to nam zaczęło wszystko piszczeć, szwedzkie bezpieczne auto, bo nie zapiąłem pasa. Jeszcze do tego mi zgasł. No. I drzwi są otwarte, tak. Moi drodzy, ten samochód ma 368 tysięcy km oryginalnego przebiegu. 368 tysięcy km przebiegu ma. Do 348 był serwisowany Waso. Co pokazuje książka serwisowa. Co pokazuje książka serwisowa, zobaczcie, licznik. Taki ma przebieg. Nie sykają zawory, nie jest nic zużyte, nic nie jest zepsute. Samochód świetnie przyspiesza, świetnie się prowadzi, nie puka, nie stuka. Jest w pełni sprawny, ale z racji tego, że ma te kilometry, jakie ma, my sobie zdajemy z tego sprawę, że kilometry niestety nie podwyższają wartości auta, a nawet jeżeli są oryginalne, to tą wartość obniżają. My ten samochód będziemy wystawiać za chwilę w internet, w media społecznościowe za troszkę ponad 50% ceny ostatniego sprzedanego takiego Volvo. Też to był 10 rok. Miał 250 tysięcy przebiegu, też był 2,5 turbo, miał chromy, miał ksenony, miał skórę i miał automatyczną skrzynię. Tu, moi drodzy, cena zrekompensuje Wam wszystko. Kto pierwszy, ten lepszy. Serdecznie zapraszam. No i oczywiście polecam Wam to bardzo wytrzymałe, bardzo fajne rodzinne auto.